Halo, halo, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku z polskiego gospodarstwa. Dzisiaj znajdujemy się na sklepie, a to dlatego, że Piotr kupujemy sobie kosiareczkę, a mam kasę 111 tysięcy, dlatego że sprzedałem całą soję. Taką mniejszą, żeby była po prostu pod trzydziestkę, nie? O kur... Daj się jej coś... Co znieść? Jakieś szmaty? Nie da się niestety. Dobra, składamy. Teraz kupujemy sobie grawiarkę. Czyli to jest chyba przetrząsarka z grawiarka. Układa trawę sianowcową w rzędach po kosek. Właśnie nie wiem, czy to jest samo z grawiarka, czy... Cię przeczesarka z grawiarka, zaraz to sprawdzimy. A chyba jedno i drugie. Czekaj. Aha, czyli jednak to jest po prostu tylko zgrabiarka. A no ja dzisiaj tak tylko trawy potrzebuję. No i kupujemy dzisiaj sobie nowe landy. Numer 23, 19. Jeszcze mamy 34 tysiące. Klub. No i 5 tysięcy jeszcze wydamy sobie na stację paliwową, żeby po prostu mieć na gospodarstwie. W każdym odcinku musi być walnięcie oknem, to... Tym też musiało być. To jest fest duży. A, on tu sobie uprawia, dobra. Tu pod płótem będzie najlepiej. No, dzisiaj siano kosy, no bo... Musiałem coś wreszcie innego na odcinku. Także grzejemy sobie na te łąki tutaj, moje dwie. Jeszcze raz pojedziemy tą drogą na odcinku. Ja wiem, jak tam dojechać, także spokojnie. No 3670 było za soję. Że w miarę fajnie. Jakaś samozbierająca mi się przyda, a nie żeby tą trawę pozbierać. Za dużych wyborów to tutaj nie ma. Teraz idę mały. Dobra. A w technologii bel? Piętnaście tysięcy sigma. Będziemy się zaciągać. Ale fajnie było. No bo trawa jest za 169 dolarów. Oczywiście na handel trawa, no bo jakby inaczej, nie?
Tem mu jęczmień jest, chyba jęczmień. Tak, to jest jęczmień. Kupiłem pole z jęczmieniem i rzepakiem. Rzepak nie wyrósł do końca. Nie, tą drogą nie jedziemy, bo tam łąki nie mamy. To tutaj koło 30 ten drogę. Ale już mi się podoba, bo już kupiłem się 4 randy, także już jest dobrze. To jest bliżej niż dalej. W sumie teraz jak sobie tam wszystko przeoram. Nie wiem, w którym odcinku pójdziemy w krowy. Nie interesuje mnie to na razie. Tu w lewo. To nie jest niestety moja łąka. Gdzie się moja łąka zaczyna? Tu chyba gdzieś. Tutaj dopiero trawa leci. I moja łąka gdzieś. Aha, tu jest przecież granica, no. Czy tu jest granica widoczna? A, kasper, kasper. Aż pod same tory tniemy, no bo wiadomo, nie. Trzeba jak najwięcej tej trawy wyciągnąć. Patrzę, czy jest tutaj granica jakaś. Tu była. O! Jednak tu była granica. No, czyli taki duży prostokąt jest mój do skoszenia. No i opuszczamy. Zawsze to coś innego, 30 z kwiatką. Parę motogoni sobie dobije. 22 z kosiarką, a co to? Robotka jak trzeba, nie? Idzie szybko, ładnie, pięknie, sprawnie. No, kosiarka duża jest nawet, także... W zasadzie jak ją pobierałem, to nie wiedziałem, że ona jest taka duża nawet. Na zdjęcie wyglądała mniejsza. No i tu rzepak do połowy urósł, ale ja sobie to naprawię. Na jęczmień niestety ceny nie ma na razie. Takie w miarę satysfakcjonującej, że będziemy trzymać, no bo jest 1000 za jęczmień, a sprzedawałem za 1200-300. 200 na tonie, no to jest dużo, nie? Ja nie wprawiono takim sprzętem kosić. Ale się trafiło, nie, że wszędzie sianokosy teraz. Na osi nie macie sianokosy, chociaż nie. Ja sobie nagrałem tamten odcinek z sianokosów już, ale wy go jeszcze nie widzieliście. Szczerze powiem wam, że nie wiem, kiedy ten film wrzucę. Ten. Aktualnie co teraz nagrywam. Nie wiem, kiedy go wrzucę. To gdzieś poniedziałek, wtorek dopiero wleci ten odcinek. Ale chyba poniedziałek, ale nie wiem.
Nie wiem, jak tam w moim kalendarzyku jest publikacji ustawiony. Nie, aż tam po całą tą granicę to ja nie chcę podcinać. No bo... Bo później może być ze zgrabiarką problem. Także no, przydałby się powoli nowy ciągnik jakiś. Ale nie, nie, pierw kombajn musi być, ja. Kombajn to podstawa. Kombajn to podstawa, nie. Też teraz i tak już sobie nawet dobrałem hektarów, żeby do koszenia. Czekaj, znowu tam miedzę przeorze, bo tak będzie. To tam będzie fest do koszenia. No taki kombajn 6-metrowy header to już by się przydał, nie? Na pewno szybciej robotka szła. Wtedy by była robotka jak trzeba. No, 30 power. Idzie jak dzik z tą kosiarką. Myślałem, że ona mniejsza jest, ale w sumie dobrze, że jest nawet trochę większa. Będzie na długo u mnie. Robotka jak trzeba. O, to trzeba skosić. Fajnie jakby ta łąka cała była po długości, nie? Kupiona. Ale jakbym nie kupił do tych dwóch randów, to pewnie bym kupił to całe. Łąka, łąka to tam łąka, nie? Dla mnie pola były ważniejsze. No i się w miarę udało kupić pola. Nie wiem, czy z grabiarki do 60 podczepić. Czy 60 jeszcze będzie tamten, nie? Uprawiała, także... A jak uprawi, no to sobie po prostu wrzucę siewnik tam, nie? Żeby siał sobie od razu. Ale to zrąbałem teraz, teraz zrąbałem, przyznaję się. Tamtym przejazdem poprzednim zrąbałem, to się przyznaję. O, sprawdziłem, czy to jest rotacyjna? No to jest rosy. I tnie do tyłu, czy nie tnie? Tnie. Do tyłu. Co to gdzieś mijak był. No dobra, podnosimy i składamy i lecimy na gospodarstwo. To tych krzak, tych drzew bardziej nie odcinałem, bo... W zasadzie nie potrzeba. No i gitara, i lecimy na górę. A tu 25 kusi, nie, żeby kupić.
I ma tutaj fajnie duże pole. Trochę się rozszerzyło to ramę gospodarstwo. Przeżywam 3,24 hektara. Szybciej 24 było hektara, to pamiętam. To moje wszystkie pola miały, jak skosiłem soję. A teraz skoszę, to będę wiedział powierzchnię. I zawalniemy żniwa na nowych kawałkach po prostu i będzie gitara. No i prawo na gospodarstwo, cyk. To pierwsze trzeba rozłożyć, nie? No i tutaj gaz startu, zobaczymy jak działa moja tutaj stacja paliwowa. I co? Chyba troszeczkę worki przeszedły. Mogę na to, ale dobra. Wiesz co, żeby taki kawał nie jechać, a mi zależy na czasie, się po prostu tam to tym. Wolny, wolny, dobra, ogień. Czy trochę za samo tam, co powiedzmy. No i tak są szybsze, bo jadą 30 na godzinę, ja to tylko 25. Ale spokojnie. Będę miał John Deere'a tutaj kupionego, to... No bo wiecie, że to będzie 7,80. Znaczy, no może nie wiecie, ale... Ale to już trudno, że nie wiecie. Tutaj jest tylko kupiony ciągnik, to po prostu będę szybciej od nich latał. Spokojnie, Antek mi nie zarąbie. Bo jest to usunięty na prawą stronę. W zasadzie to 35 też fajne by było na łąkę, nie? Takie. I tu długo się jedzie tą 30 po tej mapie. Bo długi dystans wziąłem sobie. No, w kolejny sobie chyba żniwa łamiemy. Ja na tą sipę sobie zarobię, wiecie? U sąsiadów. Bo jednak nie chcę się pchać w kredyty, no bo mam ich 135 tysięcy. Chciałbym schodzić wreszcie z tych kredytów, a nie wchodzić jeszcze większe. Tutaj ta droga jest tak blisko, że...
Gdzie trzeba od sąsiada się odgrabić. Tam jest moja trawa, także ja muszę to odzyskać. Co moje, to moje, nie? Jakie dźwięki tam, kurde. To tak widzi tego rowu trzeba jechać. Aby wiadomo, wszystko zgadza się. Na sąsiada na łąkę sobie jedziemy. Z grabiarka podniesiemy, opuścimy i odjedziemy. Dobra, i tutaj ogień. Im bardziej się przegarniemy w lewo, tym lepiej. Jak tam zgrabiar... O! O! Nie wyhamowałem. Jak tam zgrabiarką muszę zrobić tyle przejazdów, to... co kasiarką. Jeszcze raz sobie przejedziemy w kółko. Znaczy może nie w kółko, ale... na pewno poprzecznie chcę sobie powiększyć. No i w kolejnym odcinku zrobimy sobie żniwa. A jeszcze kolejnym zrobimy sobie prasowanie się. Prasowanie tej słodkiego, tej trawy. A tam 30 zabyła. Dobra, przejadę jeszcze raz, żeby tam nie było później problemów. Ładnie rzucę na drugi pokos. Robotka jak trzeba. Czy uda mi się bez poprzeczniaków to zrobić? Czy to by dało radę bez poprzeczniaków? Chyba tak zrobiłem, że bez poprzeczniaków. Chociaż nie wiem, czy nie. O, dotarł do punktu końcowego ten Deluxe. Nie, no nie będzie robić poprzeczniaków, bo to szkoda miejsca. A tu jednak była granica gdzieś, a ja nie widziałem jej po prostu, jak to się tam. To sobie wygramy tutaj na prosto. I tutaj sobie taki pokos robimy. Lepiej być nie będzie. Zgrabiarka jest super, bo ona do tyłu nawet zgrabia, nie? Także... także luks robota. Jeszcze sobie tam dalej przegarniemy, żeby nie przeszkadzało przy nawrotach ten pokus.
Jeszcze dalej sobie przegapiemy. Zgrabiarka sobie podniesiemy. Mały żłądek sobie zrobimy. Jednak przedsiąsarkę będę musiał sobie pobrać. Przecież cały czas nie będę trawy sami robił, nie? Bez przesad. Dobra, opuszczamy i lecimy. No jak to robimy, to będzie akurat te 35 minut. Wystarczająco. Po prostu tył zgrabiarki musi być przy samym pokosie jechany. I wtedy ładne rządki robi. No kuszą te dwie łąki, żeby kupić, ale co ja za to mogę? Jak kuszą, a nie ma kasy. Ale nie wiedziałem, co ciebie rzuciłem. Dobra, jeszcze puścimy za szybko pracownika, nie? To się kosztuje, żeby sobie obsiewał już. Bo już musi się coś dziać na tych polach moich. Y. Rzodkie, trawa nie, pszenica nie, jęczmień nie, owiec nie, rzepa. O kurde. Rzepak musi być. Jutro by było. No to ma punkt startowy w górę. No i dobra, i opuszczamy. Może być tutaj. Ja wiem. Trzeci capuj. No sobie to będzie powoli siał, nie? No, 40 minut po to zajmie, bo ja liczę jeszcze te plus 10 minut zawsze z nawrotami. To mu idealnie akurat wyjdzie. No i ja sobie tu go liczę. Kurde, tam ma 15 godzin prawie nabite. 14 i 9, a 30 teraz trochę nie. Ale spokojnie nadrobimy 30. Damy radę. Opuszczamy, włączamy i lecimy. Tam jednak była miedza, ale ja jej w ogóle nie widziałem, jak kosiłem, czajcie? Po
prostu myślałem, że te łąki są połączone, ale tutaj jednak między była. Tutaj oczywiście mądry Kasper nie widział. Nie wiem, po co takie kółko tu jest wyryte. Ale jak jest to. To niech se jest. No i dwa przejazdy i będzie skończona łąka i zjedziemy sobie. Chyba, że sobie tu zostanę 30 i zrobimy sobie po prostu miniaturkę. No i dobra, i to tak mi się przydało. A, chłopi, jak już zaszedł. Kontrakciki, bo ja potrzebuję 15 tysięcy. Nałożenie mi najpierw się przydało, nie? Chyba już tak po całej trochę mapy będziemy jeździć. Przyjmij kontrakt. Przyjmij kontrakt, tylko zawsze przyjmuję. Nałożenie 77, dobra, przyjmij, bo tam nie byłem jeszcze nigdy. Przyjmij. Nałożenie przyjmij. Zbiór był, to nie. 65 przyjmij. Nałożenie przyjmij. Tam jest jeszcze 15 idzie do nałożenia. No i przyjmij kontra. Czyli ile mi się udało? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kontrakcików, dobra, także troszeczkę jazdy będę miał 30, no ale damy sobie radę. Najbardziej płatna jest tylko. Dobra, także w kolejnym odcinku widzimy się na żniwach, na tym polu, na tym i na tym będziemy się określić. Też to sobie już na słowo będziemy walić. Nie wiem, czy mi. A tu 0,37, dobra. A tu jest. Gdzieś miałem pierwszy. Dobra. A tu jest po prostu pole numer 23-30. Czyli tak, ja miałem ostatnio 3,24 jako siły. I zrobimy to tak, 3,24 plus 0,30 plus 0,30 chyba 5 tam było, tak? Potencjalna ilość zbiorów 4 tony. 0,37. 37. No, 3,90. No, prawie 4 hektary. Prawie 4 hektary. Ale jakby tam poli podniesić jeszcze z łąkami. Chociaż na łące to ja wiem, że nie pokazuję. Ale. Ale chodzi o to po prostu, że mam ponad 4 hektary. I tutaj. A wiem, ile ta łąka może być razem, te dwie łąki mają 30 arów. Więc nie ma niż 30 arów. No, czyli ja dziękuję wam. 4 hektary mamy. Rozwijamy się powoli. Powoli się rozwijamy. Kolejne hektary trzeba też kupywać, ale to już. Mógłbym chciał jeszcze 2400 dokupić. W najbliższym czasie, tylko żeby nie były tu ziemniaki.
Dobra, także ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego, cześć.